can do this, we do it my way. Quietly. Calmly. You got it? Fine. Hudson on the door. Watch our backs. Don't let any of these people get in. Rookie, on me. And you, just try not to do anything stupid. Relax, Sheriff. You're about to get your name in the paper. You'll be fine. Something is coming. You can feel it, can't you? We are creeping toward the edge. And there will be a reckoning. That is why we started the project. Because we know what happens next. They will come. They will try to take from us, take our guns, take our freedom, take our faith. We will not let them. Sheriff, come on. Just hold on, Marshal. We will not let their greed, or their immorality, or their depravity hurt us anymore. Sheriff. There will be no more suffering. No, fuck it. Joseph C., I have a warrant issued for your arrest on the suspicion of kidnapping with the intent to harm. Now, I want you to step forward and keep your hands where I can see them. There they are, the locusts in our garden. See, they've come for me. They've come to take me away from you. They've come to destroy all that we built. Do not touch that service weapon! Hold on and don't stand down! Stand down! Put your guns down! Everyone calm down! We knew this moment would come. And we've prepared for it. Go. Go. God will not let them take me. I saw when the Lamb opened the first seal, and I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts say, "Come and see." Step forward. And I saw. And behold, it was a white horse. And hell followed with him. Rookie, cuff this son of a bitch. God will not let you take me. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Rekords i witam was w drugim odcinku z Far Cry'a 5. Okej, początek tej historii już znacie z poprzedniego odcinka. O ile go jeszcze nie obejrzeliście, to zapraszam do obejrzenia. W poprzednim odcinku po prostu olaliśmy gościa, no i wyszło jak wyszło, że gra się nam zakończyła. A w tym momencie my tutaj grę kontynuujemy i musimy go aresztować. A więc się zaczęło. Sometimes the best thing to do is to walk away. No dobrze, czy musimy wyjść z kościoła? Musimy przeprowadzić, wyprowadzić, odprowadzić przywódcę kultu do helikoptera. Oczywiście mam nadzieję, że to będzie łatwe zadanie, że wszystko tutaj nam bez najmniejszego problemu się rozstrzygnie. Przy tym towarzyszy nam taka fajna, spokojna, religijna muzyka. Powiem wam, że naprawdę świetnie się przy niej gra. Miałeś przy tym dubeltówkę, a gdzie ją masz? No i tu się robi niebezpiecznie. Get the fuck back!
dispatch? Everything is just fine here. No need to call anyone. Yes, Father. Praise be to you. No one is coming to save you. Father! God has kept you under the shadow of his wings. Everything is unfolding according to God's plan. I'm still here with you. The first seal has been broken. The collapse has begun. We will take what we need. We will preserve what we have. And we will kill all those who stand in our way. These, the harbingers of doom, will see the truth. We gotta get out of here. Begin the revenge! We gotta get out of here. Come on! Jesus Christ! Get the fuck out of here! Let them burn. God will. No dobrze, czyli w tym momencie rozpoczynamy tutaj przygodę z Falkem 5, czyli uciekamy z miejsca, w którym właśnie się rozbił śmigłowiec. Tak naprawdę znajdujemy się w dość otoczonym miejscu przez parkan, także nie mamy zbytnio jakiejś większej możliwości ucieczki z tego miejsca. Także ja na razie uciekam przed siebie, nie wiem dokąd ucieknę. Ale mam nadzieję, że uciągnę na tyle, żeby ich zgubić. Gra naprawdę zapowiada się emocjonująco po tych pierwszych wrażeniach. Okej, dobrze, czyli mamy tutaj pierwszych przeciwników. Czyli musimy znaleźć coś, co podniesiemy i będziemy w stanie ich uderzyć. Pytanie, gdzie coś takiego znajdziemy. Dobra, coś mamy. Mamy jakąś gałązkę. Okej, słuchajcie. Pierwszy atak, powiem wam, że poszedł nawet całkiem skutecznie. Ponieważ udało nam się dość szybko obezwładnić przeciwników. Dobra, my broń już posiadamy. Okay, możemy przenieść ciała. Co tu się znajduje? Boksu. Okej, celownik strzel. Dobra, to nam jest niepotrzebne. Dobrze, musimy dalej szukać jakiegoś stąd wyjścia. Przeszukamy sobie chatę, może coś znajdziemy. Wszystko wskazuje na to, że zbliżają się do nas. Co do prawdy, jeszcze nikogo nie widzę. No ale na pewno gdzieś tutaj w lesie krążą, także miejmy nadzieję, że oni nas za szybko tutaj nie znajdą. No dobrze, chyba już praktycznie wszystko tutaj przeszukaliśmy. Także ja myślę, że mogę stąd uciekać. No i szukać jakiegoś wyjścia z tego miejsca. Tam mamy jakiś ogień. Try and get inside. If anyone's still out there, listen.
No dobrze, musimy się spotkać z szefem przyczepy kempingowej. Wszystko wskazuje na to, że przyczepa znajduje się przed nami. Czyli jesteśmy dość blisko. Więc w tym momencie podążam za wskaźnikiem. Jesus Christ. Rook, I'm sorry. I thought they got you. Come on. Come on. Come on. Check the room, Rook. Oh, Jesus. I had no idea. Fuck. We're putting his whole family away. All of them. Fucking lunatics. We're gonna get out of this, Rookie. First things first, gotta arm ourselves. Here. All right. Here's what we're gonna do. There's a road out there. We're gonna take it. We're gonna head northeast. It's probably only a few hours back to Missoula. And then, we're gonna come back here with a goddamn National Guard, and we're gonna take out the rest of these... Okay, shh. Wszystko wskazuje na to, że oni już wiedzą, gdzie się znajdujemy, także to jest kwestia czasu, jak tylko... Większa ilość ich tutaj przybędzie. Póki co ja będę się starał bronić swojej pozycji. Piękny strzał. To naprawdę ten wybuch beczki ich trochę ogłuszył, ale no niestety ich nie zabił. Słuchajcie, muszę zmienić lokalizację, ponieważ z tego co słyszę, tutaj mój towarzysz broni próbuje odpalić atak, odpalić samochód, a ja muszę odeprzeć atak, w ten sposób to miało brzmieć. Teraz będzie wieje. Okej, słuchajcie, więc możemy skorzystać z apteczki, także leczymy swoje rany. No i musimy stąd teraz nic innego jak wiać. Dobra, udało nam się bynajmniej wydostać z tego miejsca, które było strzeżone. Dobra, to się skupmy na jeździe, a nie teraz gadasz. Jakby z niej mogło znacznie szybciej jechać. Łatwo ci się mówi, jak tak prowadzisz. Jedź jak masz. Okej, słuchajcie, na pasy znalazłem dynamit, mam nadzieję, że go będę mógł używać. Musimy go też rzucać.
świetne trafienie. O, shit, samolot. No powiem wam, że chłopaki są naprawdę uzbrojeni po zęby, ponieważ mają jeszcze dodatkowo samolot, który nas tutaj atakuje. Jeszcze tego nam brakowało, że mamy tu karabin maszynowy. You know what that shit means? It means the roads have all been closed. It means the phone lines have been cut. It means there's no signals getting in and out of this valley. But mostly it means we're all fucked. Goddamn collapse. They all think the world's coming to an end now. They've been waiting for it, for years. Waiting for somebody to come along and fulfill their prophecy and kick off their goddamn holy war. Well, you sure as shit kicked. Smartest thing for me to do would just be to hand you over. Get out of that uniform. We need to burn it. There's some fresh clothes there. When you get changed, you come and see me. We'll see if we can unfuck this situation.